Siemano Wojtek. Ze strony nadaje Henryk Kukułka. Co się kurwa z tobą dzieje? Miło, że tyle czasu, a ta kurwa z Białorusi Kondonowicz dalej żyje. Dlaczego? Dostałeś jak na dłoni gotową instrukcję, gdzie nauczyłem ciebie jak zamordować przy pomocy starego, dobrego kulankowania. Jeśli zrobisz to jak należy, nie zostanie nawet czas po tej robocie. Dlaczego jeszcze nie wykonałeś wyroku? Na mnie. Co to jest? Jesteś... Cicho! Dobra, nie krzycz na mnie. To dobra, na policję to zawieź. Tam jest adres. Nie, ja pierdolę pałą, to będziesz cicho siedzieć. A już straszysz? To proszę, bij mnie! Bij mnie, kurwa, bij, kurwa! Nie będziesz się, kurwa, znęcał się nade mną! Zamknij pizdę. O, widzicie? Jesteś, jak on się jesteś, on odzywa się jesteś do mnie? Pizdą czy mężczyzną. Nie, takiego Wojtka zapamiętałem. Przez telefon. Zgrywałeś kozaka. Czy chwalałeś się tyle razy, że na ciebie zabić? He! Krzyśka, to jak splunąć? O, głupoty gada. Mówiłeś? Ja, to nie ja mówię. I nie ja piszę. To ile dostałeś? Za duszę. Ponad 50 kurwa listów odebrałeś. Głupoty na mnie. Dziś w nocy pod łóżko, albo rozbiję mu łeb o chodnik. Jak skorupnie o krawędź patelni. Pięknie słowa, ale co z nich wynika? Kurwa, nic. Ta dziwna dalej kradnie ci powietrze na tej melinie. Ja powietrze tobie kradnę. Ładnie. Zastanów się od szczęścia i wolności na szkolnej. Dzieli cię tylko jego życie, które nie jest warte nawet kartonu mleka. Zabij go. Jak tylko wywiozą go trupiarze, ty będziesz mógł ruchać tyle dziwek, ile razy ci kutek stanie. Ojej! Ile razy kutek stanie? A może ani razu nie stanie? A dobra, weź odpierdol się ode mnie. Już zaczyna, kurwa, widzicie? Kto to się ogólnie znęca? To nie ja piszę. Nie ci znęcam. To mój przyjaciel. A ty na mnie. Jaki przyjaciel? Patrząc. Przyjaciel, o. Ci hajs z YouTube'a. A ty wolisz palić pierdolone nitro w chlebie. O. Jak jakieś zwierzę. Jesteś marionetką, knura. Ta o właśnie, o, widzicie. Zapierdolił ci samochód, jak smoczek bombasowi. Dajesz sobą pomiatać, jak szmatą. Niedługo będziesz lizować mu gówno z gaci, jak tylko mu pocieknie w nachy. Czyli codziennie. Dajesz sobą poniewierać, a knur się śmieje, że znalazł sobie skarbonkę i kukłę do ruchania. Dyma cię na kasę i za twoje życie sobie jak pączek w fermie. Nie wiem, co to pączek w fermie. A, ferma, wiem co. Gdybyś teraz trafił pod celę i ludzie dowiedzieliby się, że konfident matko jebca tobą steruje. Od razu zjechalibyś na harem. Byłbyś ruchany pod przymusem, bo on obdarł cię z honoru. Nie uzyskasz go, dopóki nie pozbawisz go życia. To mnie. Stałeś się zwykłą parówką, która gotuje się we kononowiczowym wrzątku. A może prawda, że taka, że kochasz tą tłustą ciotę i boisz się, że jak go zabraknie, nie będziesz miał
się do kogo przytulić i komu postrzec kutasa. Na pokaz przed kamerą jedziesz po tekstach, a gdy zostajecie sami, Dubsko klei ci się od jego nasienia. Wybór należy do ciebie. Dalej być frajerem czy bohaterem. Cały Białuszuk ma dość tego. Tej kurwy, która robi wstyd dla miasta i Podlasia. Ludzie poniosą cię na rękach, a prezydent Truskulacki ustanowił rocznicę jego śmierci. Dzień świąteczny, podczas którego nie wywieszenie biało-czerwonej flagi. Będzie karane przekopaniem. Niżborek i Górski na bank odpalą ci parę stówek. Nagrody. Poleje się wódeczka i opierdolicie dobrego kebaba na wieczną zgodę. Najbardziej na ciebie liczą trójka i Bema. Dość mają tego obrzydliwego skunsa i jego donosów. To gwarantuje ci bezkarność, bo policja zrobi wszystko, byś dostał na wolności. Zabij go, bo po tym jak nas rają na zwłoki kondona, to na mnie dzielnicowa i komendant by uczynić te wniosłe wydarzenie będą ostro ruchane. Bez kondona, a szampan, który będzie spływał po ich ciele, będzie zlizowany z podłogi. Dobrze, dzielnica odpowiedziała dawno się stąd wyprowadził. Przez resztę psów, policjantów. Naćpani zarekwirowaną amfetaminą będą całą noc popierdalali na sygnałach po Białymstoku, strzelając z powietrza, by poinformować mieszkańców, że zniszczyło się to, na co wszyscy długo czekali. Fajerwerki, hulanki, a to wszystko dzięki tobie. Jemu. Kononowicz nie jest człowiekiem, tylko psem ze wścieklizną, któremu należy przetracić kark i beczką szampana, którą należy wylać do rysztoka. I to tobie przypada ta łaska. Jesteś jak Pan Jezus, który niesie swój krzyż, czyli Kononowicza, który nałożył ci na głowę koronę cerniową. Gdy pierwszy raz napełnił swą reklamówkę rozpuszczalnikiem. Jak kurwa napełniał rozpuszczalnikiem, ja mu reklamówkę? Sam kurwa napełniałeś. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Odezwał się do mnie mój człowiek, który pochodzi ze Starosiec. Zdeklarował się, że może cię z miłą chęcią wyręczyć. Posłuchaj, co ten człowiek może zrobić ze mną. Wystarczy, że umówionej poprzez ulotnisz się chaty, ale wcześniej wyłączysz kamery. On wyłączy kamery. Zostawisz uchylone drzwi i otwartą bramkę. Gdy ty będziesz jadł mielonego zodiaku, on po cichu zakradnie się do chaty, po dobrze zna jej rozkład, dopadnie Knurowicza żyletką. Przejedzie po garbu. Nie! Tej świni jak masełkiem po chlebku. Ty będziesz miał 100% alibi. Zresztą nie ma to znaczenia, bo nikt nie będzie szukał sprawcy. Tylko oj, razu ciało zawiozą do spalarni, resztek rzeźni. Ale lepiej nie oddawaj mojemu człowiekowi tej
przyjemności i zamorduj go własnoręcznie. Zasłużyłeś na to swoim wieloletnim męczeństwem, znosząc tego śmiecie każdego dnia. Przypomnij sobie, ile razy żałowałeś, że nie pierdolnąłeś go w ten pusty łeb kubkiem, tylko toporkiem. Ile razy podczas kłótni wyobrażałeś sobie, że zrobisz mu z ryja galaretkę. Ile razy waląc sobie konia, wyobrażałeś sobie, że stoisz na jego zwłokaniem, które wcześniej podziurawiłeś nożem. Na koniec chcę postawić sprawę jasno. Wydałem wyrok na kononowicie, jeśli będziesz się wydrygał. Tu tak napisano, że przed jego wykonaniem może się okazać, że będzie musiał zabić was obu. Nie chcę tego zrobić, ale nasz nie. Nie znam. Dobrze, jego. Spod celi i wiesz, że ja się nie pierdolę. Jestem zajebiście konsekwentny w tych sprawach. Zawsze pozdrawiam twój na Henryk.